Teraz w temacie i na tapecie wydarzenia, które w najbliższy wtorek będą miały miejsce tu w Ełku 18 września, specjalny gość przyjedzie. Ale moimi gośćmi są ksiądz Adrian, ksiądz Adrian Sadowski i pani Monika Zubowicz. Dzień dobry. Szczęść Witam. Boże, dzień dobry. Witam. Mówiliśmy o specjalnym gościu. Gość, misjonarz, no i biskup z Indii przyjedzie. Tak, przyjedzie do nas, do naszego miasta biskup John Barła z Indii. Dość ciekawa osoba. Będzie starał się z nami rozmawiać o tym przede wszystkim, co działo się w Indiach 10 lat temu. Będzie pokazywał nam ten obraz kościoła indyjskiego, ale nie tylko, bo ten wtorek to nie jest dzień przypadkowy. Wtedy wspominamy patrona młodzieży, świętego Stanisława Kostkę. I będzie też chciał biskup John powiedzieć nam o synodzie młodych, bo jest jednym z biskupów, którzy będą brali fizyczny udział w tym synodzie. I na to wydarzenie chcielibyśmy zaprosić dzisiaj właśnie wszystkich młodych, szczególnie młodych, ale też wszystkich, którym. Troska o młodzież jest ważna, ale też którzy czują się młodzi duchem. Także na razie zapraszamy na spotkanie z księdzem biskupem. Kiedy to spotkanie? To spotkanie będzie w naszej Ełckiej katedrze 18 września. Rozpoczniemy mszą świętą o godzinie 18. Później będziemy modlić się, uwielbiać Pana Boga też za życie i świadectwo życia świętego Stanisława Kostki, a później zakończymy to wszystko wspólną agapą. Będą rozmowy, dwa tematy ze spotkania z księdzem biskupem wysnuwają się na pierwsze miejsce. Pierwsze, to co wydarzyło się 10 lat temu. Ogólnie znane to wydarzenie jest jako mord chrześcijan w Indiach. To się wydarzyło właśnie w diecezji księdza biskupa, biskupa, który tu przyjedzie. To może powiedzmy, co się wydarzyło? Skąd ten mord? Mhm. Kościół w Indiach, nam chyba brakuje dzisiaj wiedzy na ten temat. Tam do tej pory trwają prześladowania na tle, na tle religijnym, i wiele ludzi właśnie za wiarę w Chrystusa, za to, że nie poddają się, nie uginają się, tylko całym sercem wyznają w to, że, że wierzą w Boga i jest on dla nich ważny, oddają życie po prostu tylko i wyłącznie dlatego, że są chrześcijanami. I takie wydarzenia miały miejsce 10 lat temu tak 10 lat temu dokonano takiej masowej można powiedzieć rzezi chrześcijan ponad 100 osób zostało zamordowanych część jeszcze osób została uwięziona w obozach pracy część oczywiście doznała uszczerbku na zdrowiu fizycznym i psychicznym i też stąd biskup John jest tym, który rozpoczął proces beatyfikacyjny tych wszystkich którzy oddali swoje życie za, za wiarę w Chrystusa no i liczymy na to, że da nam też świadectwo w tym szczególnym dniu, kiedy zgromadzi się młodzież, jak postępować, pokaże nam, że warto jest trwać przy Chrystusie i się nie poddawać, po prostu bez względu na to, co, co wymaga, czego wymaga od nas świat. Czy jaki bez względu na naciski, których możemy doświadczać, bo no, nikt nam nie da nieba oprócz pana Boga, a to jest najważniejsze? Bo musimy powiedzieć, że chrześcijanie nie tylko w Indiach są prześladowani, w wielu miejscach na świecie takie prześladowania są. Są nawet podziemne kościoły chrześcijańskie, gdzie no, tak naprawdę na ziemią działa ten oficjalny, ale podziemiu jest ten, który, no, który trwa cały czas. Który trwa i jest prawowierny tej nauce Kościoła, tradycja przede wszystkim no, podlega rzeczywiście i autentycznie Ojcu Świętemu. Drugi temat wizyty księdza biskupa to syn, synod młodzieży. Pani Moniko, czym jest synod młodzieży? Tak, już w październiku w Rzymie rozpocznie się Synod Biskupów o Młodzieży, którzy przez prawie cały październik będą zastanawiać się nad potrzebami młodzieży, nad rolą ludzi młodych w kościele, nad ich miejscem. I właśnie arcybiskup John będzie jednym z tych, którzy bezpośrednio będą brali udział w tych rozmowach. Jest to też taki konkretny głos kościoła w stosunku do młodych. Cały synod poprzedziło już spotkanie presynodalne, które miało miejsce w marcu tego roku. Tam młodzież zebrała wszystkie myśli, jakby postulaty, które też chciała wystosować do księży biskupów, którzy będą rozmawiać, aby w jakiś sposób też wyznaczyć może jakiś tor rozmów, nad którym biskupi mają też się pochylić. My jako ludzie młodzi też mieliśmy, zostaliśmy zaproszeni do wypełnienia ankiet i do wyrażenia swojego zdania. W właśnie na temat kościoła naszego miejsca tego jak się czujemy jakby owocem już tych wszystkich przygotowań będzie to spotkanie biskupów w październiku. Ale to spotkanie które już w najbliższy wtorek no bo tak sobie się zastanawiam na przekazanie swoich odczuć i swoich oczekiwań w stosunku do kościoła no i siebie w stosunku do kościoła młodzi ludzie mają jeszcze czas chociażby będzie okazja porozmawiać z księdzem biskupem który będzie nas reprezentował na synodzie w najbliższy wtorek wtedy będzie można przekazać Okazać swoje myśli księdzu Biskupowi. Oczywiście Kościół jakby zawsze jest otwarty na to, co młodzież też chce powiedzieć, więc wtorek też będzie taką dobrą okazją, aby chwilę porozmawiać i podzielić się swoją refleksją właśnie na temat naszego kościoła kościoła łudzkiego, tego, jak też młodzież w tym kościele funkcjonuje. No i jak widzi ten kościół? To jest bardzo ważne. Młodzież jest bardzo ważna dla kościoła, kościół jest ważny dla młodzieży. O tym mogą świadczyć chociażby no, działania papieży od Jana Pawła II, spotkania, spotkania, dni młodych, no i tu w Polsce chociażby przejście przez bramę Lednicką. Cały czas młodzi są w kręgu zainteresowań kościoła. Tak, no, mówi się, że młodzież jest i przyszłością kościoła, ale i przyszłością świata. Wiele miejsca kościół poświęca młodzieży i my tak samo chcemy u nas tutaj, jakby na naszym podwórku to rolę młodzieży podkreślać. Dlatego też wszystkich zapraszamy bardzo serdecznie właśnie na wtorek. Mówi się, że tego miejsca jakby ciągle brakuje. Jakie są też wnioski z tego spotkania presy Nadalnego? Że młodzież czuje swoje miejsce w kościele, może chciałaby robić coś więcej, może chciałaby zwrócić uwagę na inne rzeczy, ale to nie jest tak, że młodzieży w kościele nie ma, czy młodzież nie chce być w kościele. Jesteśmy w kościele i myślę, że dowodem też na to będzie to wtorkowe spotkanie, bo z tego, co wiemy, wiele, wiele osób już się na to spotkanie wybiera. Ksiądz biskup z Indii będzie gościem w najbliższy wtorek, to przypomnijmy, o 18 msza, a później, później to już właśnie spotkanie z księdzem biskupem. Być może rozmowa, ale nie tylko ksiądz biskup z Indii będzie gościem, będzie ojciec Żelazko też. Ojciec Żelazko niekoniecznie on będzie gościem. Ojciec Żelazko to jest kapłan werbista, który poświęcił swoje życie właśnie w Indiach, pracując szczególnie wśród trendowatych i ubogich i rozpoczął się jego proces beatyfikacyjny, jest sługą Bożym. Miejmy nadzieję, że wszystko będzie prowadziło do tego, że wydarzy się ten cud potrzebny do ogłoszenia go błogosławionym, bo rzeczywiście wiele, szczególnie nasz ksiądz biskup, dlatego że to jest jego współbrat zakonny też ze wspólnoty werbistowskiej, wiele o nim mówi. Rzeczywiście to jest ciekawa osobowość, nawet dla młodych. Ja muszę przyznać, że podczas lekcji religii też wspomniałem o ojcu Żelasko i młodzi się zainteresowali, że jak to we współczesnym świecie znalazł się człowiek starszy już co prawda, ale który nie bał się trądu, szedł i pomagał po prostu z miłości do nich. I tutaj wysnuwa się to przykazanie, przykazanie też miłości wobec szczególnie tych najmniejszych, ubogich, potrzebujących. Także o tym też miejmy nadzieję, że ksiądz biskup John nam powie, bo to on jakby rozpoczął, rozpoczął ten proces w diecezji tam właśnie, w diecezji Orisa, gdzie, gdzie posługuje. Także zapraszamy na to spotkanie. Przypomnę, najbliższy wtorek, 18 września, początek godzina 18. No do której potrwa, do tej godziny, dopóki będą tematy do rozmowy, prawda? To młodzież tutaj myślę, że nie będzie miała ograniczeń czasowych, bo no doskonale wiemy, ja mam tą przyjemność bycia z młodymi, chociaż sam jeszcze też jestem młody przecież. I tutaj no, czasami do późnych godzin nocnych trwają jakieś rozmowy i fajnie, bo nikt nigdy, to nasz ksiądz biskup zawsze powtarza, nikt nigdy nic nie robił w kościele dla młodzieży bez młodzieży, i ważny jest ten głos, to słuchanie ich, to jak oni widzą, jak postrzegają kościół, bo jest w nich, dla nich, w nim dla nich miejsce miejsce, które jest bardzo ważne, bo to młodzież jest to przyszłością kościoła. Także zapraszamy na to spotkanie i nie tylko ludzi młodych, ale wszystkim, którym zależy na młodzieży, albo którzy chcieliby po prostu porozmawiać. Dziękuję bardzo za rozmowę. Dziękuję, Dziękuję. bardzo. Szczęść Boże.